przesiadajcie między przestrzeniami, między przestrzenią temporalną, pomiędzy kolejnymi wyjazdami, tym co był i ten, który jakoś tam może niedługo się wydarzy, między przestrzenią geograficzną, czyli pomiędzy przestrzenią pracy i mojego powrotu do domu, właśnie w tej relacji, co jest ważne. Tak jak kiedyś wspomniałem na wcześniejszym materiale, postanowiłem sobie zaimplementować w kanał takie troszkę luźniejsze, bardziej stacjonarne filmy. Dzięki temu będę mógł od czasu do czasu coś tak na spokojnie, nie w biegu powiedzieć, o czym będziemy mogli sobie razem pogadać. I w tym wypadku na dzisiaj wpadłem na pomysł kontynuacji ostatniego materiału o EDC, Everyday Carry, ekwipunku dźwiganym codziennie. Chciałem troszkę rozwinąć ten temat, uwypuklając jeden z punktów wyposażenia, który był wcześniej tylko tak wspomniany marginalnie, właśnie mianowicie pomysł jest na dzisiaj pogadanie sobie o multitoolach. Dlaczego wybrałem akurat ten sprzęt? Ponieważ czuję się kompetentny, żeby o nim mówić. Ja multitoola korzystam od 5-6 właściwie lat. Pracuję w środowisku produkcji przemysłowej, coś takiego mniej więcej, więc takie gadżety są u mnie po prostu narzędziem pracy, narzędziem pomocniczym, które szybko potrafi z jakiejś niespodziankowej sytuacji nas wyprowadzić i wyjść. W związku z tym odpowiemy sobie na dwa pytania, żeby to nie było tylko o multitoolu jako pomyśle. O tym multitoolu, który mam, jest to Leatherman, model Wingman, jest to jeden z podstawowych modeli, więc to będzie nasz wzorzec, bo tak naprawdę to recenzję chciałem przeprowadzić czegoś innego. Mianowicie wczoraj w Biedronce zobaczyłem, że jest multitool biedronkowy, więc w tym odcinku odpowiemy sobie na pytanie, czy można kupić multitoola za kilkanaście złotych, w tym wypadku 20 zł. Odpowiedź brzmi owszem, można. Odpowiemy też sobie na drugie pytanie, czy ten multitool za 20 zł kupiony spowodował, że oszukaliśmy system, mamy przeszło 2 stówy w kieszeni zaoszczędzone od tego modelu. I to samo. Odpowiedź też jest krótka i od razu. Nie można powiedzieć w ten sposób, że system został oszukany, ponieważ nie został. Wydaliśmy 10 razy mniej kasy, w związku z tym mamy 10 razy mniej przemyślany, dobrze wykonany sprzęt. Ja tutaj zrobię taką przemyślaną techniczną pauzę, ponieważ ja nie mam swojego aparatu, którym zawsze kręciłem, PadMe. Kręcę teraz jakimś telefonem generalnie i nie mam go wyczutego. Wczoraj zrobiłem pierwsze podejście do materiału i to jest taka wstawka. Było wczoraj 37 stopni w tym miejscu, gdzie jestem. Ja wiedziałem, że tego nie opublikuję, jeżeli nagram, bo twarz spływała. To bardzo nieestetycznie, nie YouTube'owo wyglądało. A po drugie telefon po 15 minutach po prostu włączył się ekran ostrzeżenia, że jest przegrzanie, wyłączył się i miałem po materiale. Dlatego ja teraz sobie to podzielę na krótsze momenty, więc przepraszam. Jednocześnie też nie chcę tego wycinać, no bo chcę Wam pokazać, jak wygląda w sumie od zaplecza takie robienie materiałów na YouTube przez osobę początkującą. Czuję się w miarę początkujący. Dopiero nabieram swoje jakieś tam formy, pomysłu na to, więc nie chcę wycinać generalnie, żeby wyglądać, że wszystko było wymyślone. To jest takie robione właśnie na spontana, metodą prób i błędów, więc zapisujemy pierwsze ujęcie. Okej, tamto ujęcie mamy zapisane. Nie będzie trzeba strzelać dubli, bo to jest właśnie, ja się nawet dzisiaj tak czuję. Jestem może trochę spokojniejszy, mniej zafascynowany tym, co teraz tutaj robię, bo już wczoraj zrobiłem pierwsze podejście, no i teraz generalnie, nie to, że się powtarzam, ale jeszcze raz mówię o tym samym. Jedziemy. To jest właśnie Leatherman Wingman, tym pracuję od 6 lat. To urządzenie ma 6 lat, jemu nic nie brakuje, jest dalej super. I jak wspomniałem, kupiłem multitoola z Biedronki, którego chcę porównać za 20 zł do właśnie tego wzorcowego Wingmana, który jest synonimem multitoola. Jest to markowy, dobry sprzęt, praktycznie bez konkurencji. No Victorinox ma multitoola jednego, ale to tak chyba, żeby mieć po prostu, oni się wyspecjalizują w scyzorykach, robią doskonałe scyzoryki, nie wchodzą sobie tutaj te firmy w drogę. Więc zaczynamy. Wychodząc ze świeżo nabytym multitoolem z Biedronki, otrzymujemy coś, co wygląda w ten sposób. To nie trąci myszką, to jest ładna matowa okładzina. Nie dotykając tego, nawet nie dotykając, nie mamy wrażenia, że mamy po prostu coś marketowego za dwie dyszki.
robi to dobre wrażenie przy pierwszym dotyku. Wingman jest bardziej, jak to wszystkie właśnie Ledermany, bardziej taki do robienia roboty. On nie udaje, że tu ma ładnie wyglądać i w ogóle, ten trochę próbuje udawać, ale tutaj każdy wie, co kupuje, wie, po co to kupuje. I dlatego oni się tu nie bawią w jakieś ubranka. Więc ten multitool biedronkowy przychodzi w takim ładnym etui. To ja się śmieję, że jest ładne etui, ponieważ zobaczcie na powtarzalność produkcyjną, jak ono jest wykonane. Nie potrafili wstawić rzepu w osi symetrii opakowania oraz nie krzywo, w ten sposób krzywionego. No to jest krzywy kawałek wycięty, jakby ktoś to po prostu przejeżdża po taśmie i małe chińskie rączki naklejają, żeby było. Mocowanie do paska. Tutaj ja mało szyję, ale sobie od czasu do czasu jakieś ciekawostki wyszywam. Tutaj mamy mocowanie do paska na jednej takiej nitce, której ona się rwie od patrzenia na nią. Raczej bym nie zaufał, żeby to powiesić na pasku i dźwigać. Dlaczego? Dlatego, że ten biedronkowy wynalazek waży 230 gram. Wingman, ja to ważyłem w domu, więc ja wiem, o czym mówię, waży 130 gram. Przy pasku nosząc od dzień w dzień jako EDC będziemy czuli ten ciężar, bo mówię z doświadczenia, że będziemy czuli to i generalnie najfajniejsze wyposażenie jest takie, że go nie czujemy. Dobrze, nie chcemy, żeby telefon się zagrzał. Technikalia. Więc jak już mamy pierwsze wstępne wrażenie właśnie z samego wyglądu, tutaj nam nic cepelią nie zajeżdża, jest jak najbardziej poprawnie, oprócz tego etui do wywalenia. Otwieramy narzędzie. Warto tak zaznaczyć, że żeby dobyć jakiegokolwiek akcesorium z tego zestawu, musimy otworzyć naszego multitoola na oścież. Więc otwieramy i teraz tak, wrażenie jest takie, jest miło wyczuwalny opór. Nie, to nie lata, jakby było tylko na po prostu jakimś drusiku ze sobą powiązanie. Jest opór, jest sprężyna, która powoduje tu automatyczne rozwieranie kombinerek. Z praktyki to jest bardzo wygodne, są multitule, nawet Ledermana, chyba, nie chcę skłamać, ale chyba model Rabar, nie ma tutaj właśnie tej powrotnej sprężyny, więc jak zatrzaśniemy, to trzeba w drugą stronę siłę, żeby to rozewrzeć. Fajnie, jeżeli to tak w ten sposób chodzi. Różnica, coś oryginalnego i coś właśnie biedronkowego. To jest, on jest troszkę mniejszy niż biedronkowy Lederman, ale widać, że jego głównym narzędziem, które jest naprawdę postarali się, to jest właśnie kombinerek. Kombinerki, które są solidne, widać, że one są bardziej masywne, ta główka jest bardziej masywna, szczypce są bardziej masywne niż w Biedronce. Ja tu ściskam z całej siły i to już od 6 lat i ja nie czuję, żeby coś się wyginało, były jakieś luzy i tym podobne. To jest nowe, nic z tym jeszcze praktycznie nie zrobiłem, oprócz rzeczy, które przetestowałem i powiem, bo wczoraj miałem puszki, drusiki do cięcia, dzisiaj tego nie taszczyłem, bo nie. To naciskam, ja tutaj czuję już, że to jest elastyczne, tak mam wrażenie, że kilkanaście razy się dobrze coś chwyci, to będzie działało, a później jest opcja, że to się rozreguluje, no bo w tym nie ma opcji, żeby to było elastyczne, żeby to się gięło do środka. To tutaj ściskam, nówkę sztukę i czuję, że coś takiego jest. Jednak żeby iść dalej, no to generalnie tak, chodzi o to, tu i tutaj mamy ten sam narzędź. Jeden i drugi coś tam chwyci. Nie wiem, jak będzie wypadku. Wiem, jak będzie wypadku 5 lub 6 lat chwytania tym. Tutaj głowy dać sobie nie dam, bo no jest wrażenie mniejszej solidności tego sprzętu. Idziemy dalej. Niektóre rzeczy nie wymagają pieniędzy, niektóre rzeczy wymagają pomyślenia i widać, że jeżeli ktoś robi podróbę czegoś, to jeżeli coś powinno być, to jest, bo powinno być. To nie musi według takiego podrabiającego mieć specjalnego pomyślunku. I co my mamy tutaj jako coś, uważam, bardzo niefajnego? Urządzenie wzorcowe. Druga najważniejsza rzecz tak w stosowaniu po kombinerkach. Ostrze. Dolna krawędź, dolna, ostrze. Coś, no to może źle wygląda, ale dobra, chodzi o to, podchodzimy do czegoś, co chcemy przeciąć. Ładnie, gładki od początku do końca ruch. Co nam daje podróba z Biedronki? Nie wiem dlaczego umieszczono ostrze w górnej części tego multitoola masywnego. No podejście
żeby pamiętać, żeby nie uderzyć multitoolem, tylko tu kombinować, żeby to tylko to ostrze właśnie brało udział w krojeniu czegoś, no to nie jest pomyślane, no to po prostu, to ja to pokazuję, ja to pozostawiam bez komentarza. To nie musiało tak wyglądać, po prostu jak jest podróba, miało mieć ostrze, ma ostrze, bam. Ale teraz coś dla odmiany. Patrz, grzejemy się tutaj z telefonem, nie grzejemy. Trzeci raz nie miałbym serca powtarzać materiału. To może znowu techniczna przerwa, nagraj to. Nagrał to, klip numer następny. Mówiliśmy o ostrzu, tak, miało być, jest, ale co za to jest fajniej wymyślone niż w tym oto pięknym oryginale, Ledermanie. Każde z narzędzi, które tutaj wysuniemy w tym, pilnik, kilka innych, o których zaraz coś powiem, ma blokadę. My przez przypadek tego nie złożymy, ponieważ jest zablokowane tutaj taką fajną blokadą do każdej z aplikacji. Wyraźny klik, możemy te rzeczy schować. Tego brakuje akurat właśnie w moim Ledermanie Wingman, bo pewnie inne modele jest opcja, że będą to miały. Mamy narzędź, mocujemy z nim i nagle co? On nam potrafi się złożyć na palec. Mnie to już kilkanaście razy przydarzyło. Tam już parę generalnie niecenzuralnych słów w swojej obecności my do siebie tutaj powiedzieliśmy. Więc żeby nie było Biedronka, a akurat tutaj patent jest fajny. Po szczypcach, po ostrzu, najczęściej używanym przeze mnie narzędziem, może z racji wynikającej pracy, jaką wykonuję, jest śrubokręt krzyżakowy. I tutaj też mam uwagi, bo tutaj to jest kwestia patentu i pomyślunku w Ledermanie, a powtórzeniu czegoś, ponieważ żeby było. I w takim wypadku, ja zacznę od wzorca, co on ma. Wzorzec ma jeden taki śrubokręt, wzorcowy mój Lederman, jest bardzo specyficzny, on wygląda jak płaski, on płaski nie jest. On ma tutaj właśnie do obsługi gwiazdki wyprofilowania i z praktyki. On potrafi odkręcić PH1, to jest rozmiar wprowadzenia główki, wiecie o co chodzi, tego właśnie krzyżaka. Więc bita PH1 bo potrafi zastąpić, PZ1, to one się też odrobinkę prowadzeniem, nacięciem właśnie różnią właśnie wkręta. PH2, PZ2, odkręcałem tym też PZ3 i PH3. Więc 6 różnych prowadzeń, rozmiarów. To jedno narzędzie jest tak wyprofilowane, że wchodząc, ono się rozszerza tam, gdzie trzeba, ono łapie, magicznie łapie po prostu każdy z tych właśnie z tych łbów krętowych i tym kręci. Powinien być śrubokręt w podróbce? Powinien być śrubokręt? Macie śrubokręt, nie macie prawa narzekać. Czyli co tutaj mamy? To, co testowałem, mamy coś, co potrafi nam odkręcić PH1, typ bita, właśnie wkręt i na tym koniec. PZ się kręci, nie ma możliwości adaptacji do wystających właśnie takich dodatkowych tam właśnie prowadzeń. We większych się PH też się kręci, o PH3 to po prostu nie ma mowy, to jest utopione, to się kręci jak ten. Więc jak nam przyjdzie mieć szczęście, że krzyżak, który będziemy otwierali, akurat ma prowadzenie PH1, odkręcimy. Nic poza tym. Tak więc to są trzy narzędzia w sumie, które chciałem najbardziej pokazać, bo ja z nich najczęściej korzystam i ja tutaj widziałem różnicę właśnie pomiędzy wykonaniem, zamysłem a praktycznością. Mogę jeszcze na szybko pokazać jako ciekawostkę, chociaż dla mnie to już nie jest tam nic tam mega ważnego, ale żeby pokazać właśnie też na czym polegają właśnie podróbki. Po głównym ostrzu jest tak zwane drugie ostrze małe, które po otwarciu od nowości ono nie było w ogóle zaostrzone, ono było tępe. Nie wiem, do czego by to miało służyć. Ja wziąłem swoje kamienie, ja to sobie wyostrzyłem jako tako, ale ja dalej nie mam pojęcia, jaki jest zamysł, czemu to narzędzie ma służyć. Może do wkuwania się w coś, w skórę, w jakieś robienia dziurek w drewnie, coś takiego może jakoś by to dało radę. Nie mam pomysłu, ja to takie coś pierwszy raz widzę. Dalej co mamy?
coś, co już ma szansę wykorzystania. A blokada, czyli klik. Mały śrubokręt płaski. Tu nie ma prawa, nie ma co nie działać generalnie, więc no tu nie będzie takiego wywodu jak w wypadku właśnie. Dobrze, ja już zapomniałem, o czym ja powinienem powiedzieć. Ja od tego powinienem zacząć, jeżeli idzie o rzeczy, z których najczęściej korzystam, co brzmi strasznie. Otwieracz. Otwieracz jest taki zdublowany, ponieważ mamy tutaj otwieracz do konserw oraz otwieracz do butelek. Ten do butelek sprawdziłem, działa normalnie, otwiera butelki, tak jak powinien. Ten do konserw był w ogóle tutaj niezaostrzony. Puszka się wginała, różne rzeczy z nią się robiło, ale to było tak, jakby to narzędzie było zrobione, żeby przez przypadek tej puszki nie otworzyć, ani celowo, jak się okazało. Zaostrzyłem to na kamieniu. Po zaostrzeniu na kamieniu chodzi to gorzej niż Leatherman. Leatherman wchodzi w puszki jak w masło. Gdzie ty tu masz ten otwieracz? Tutaj jest ten otwieracz właśnie, brak blokady, już mnie przycięło. Zaostrzony fabrycznie, bardzo ostro, tak na właśnie nożykowato, więc po prostu to wchodzi jak w masło w te puszki właśnie od konserw i to się otwiera. Tutaj nie trzeba z tym walczyć, tutaj trzeba walczyć z otwieraniem, pilnować, dobrze trzymać, więc widać, że mamy znowu narzędzie takie jak to, ale 10 razy tańsze, więc 10 razy podejrzewam jest gorsze w użytkowaniu. Żeby właśnie nie hejtować, bo to nie ma być hejt, to ma być pokazanie narzędzia za 200 parę złotych i narzędzia za 20 parę. Jeżeli ja bym nawet nie korzystał na co dzień z takich rzeczy, to ja nie wiem, czy by mi to nie wystarczyło. Na chwilę obecną ja wiem po prostu, że ja się do domu ze względu właśnie na charakter pracy szybciej cofnę po multitoola niż po niezabrany telefon albo dokumenty. Jakkolwiek, jeżeli to zamierzam sprezentować Monice, nie chcę być zbieraczem, a Monika w swoim EDC jeszcze multitoola nie ma takiego na wszelki wypadek, to myślę, że jako multitool na wszelki wypadek to zda egzamin, ponieważ no, jak będzie gdzieś tam sobie w biurze czy coś chciała właśnie, kurczę, przykombinerkować czy otworzyć jakąś konserwę troszkę z nią walcząc, ale w końcu to zrobi, to generalnie za dwie dyszki to nie jest żadna inwestycja, a zawsze możemy więcej niż palcami. Więc i kwestia, gdzie się spotkałem jeszcze w innych recenzjach, ludzie przy jakichś wcześniejszych inni twórcy recenzjach innych modeli właśnie z dyskontów, mówili o luzach, które występują na ostrzach. Ten model z Biedronki kupiony w czerwcu 2019 roku jest bardzo dobrze spasowany. Tu nic nie lata, żadno z narzędzi nie ma luzów na boki. Nie wiem, jak to się utrzyma, jeżeli by tym pracować dłużej. W każdym razie tutaj luzy nie występują. Jest bardzo dobre spasowanie, bardzo dobrze się trzyma, jest bardzo dobra ergonomia. Jest wygodniejszy w ściskaniu niż Leatherman, ponieważ jest, ma zaoblone te krawędzie, wygładzone właśnie taką okleiną też nie. To się nazywało jakoś, nie pamiętam, teraz nie będę wymyślał. Jest wygodniejszy w trzymaniu, lepiej leży w dłoni. Z drugiej strony, jeżeli jest wygodniejszy i my dołożymy więcej siły, niż ja bym był w stanie włożyć w to, bo sobie wcześniej ściągnę przerwę, to podejrzewam, że to urządzenie się po prostu podda. No i tak, to byłby pomysł właśnie na taki stacjonarny, luźniejszą pogadankę. Właśnie znalazłem sobie bardzo fajne, magiczne tutaj miejsce, które jest osłonięte przed wszystkimi oraz przed, mam nadzieję, wiatrem. Wczoraj tutaj ono było osłonięte przed wiatrem do tego stopnia właśnie, że najpierw wyłączył mi się telefon, a później mnie świadomość jaźni. Więc bardzo fajne miejsce, niedaleko centrum właśnie Pruszcza Gdańskiego. Myślę, że znalazłem sobie właśnie taką miejscówkę do robienia właśnie tej formy filmików właśnie takich z pomiędzy luźnych do pogadania. Bo czasem jak się idzie, tak naprawdę to właśnie jest pomysł, zajawka, adrenalina, że gdzieś się idzie, ale tak naprawdę nie mówi się specjalnie o niczym. Trochę żartów się puści, trochę komentarza tego, co się robi, ale to, co mamy ze sobą na sobie i to, co robimy sobie, też wynika z jakiejś filozofii życia, do której doszliśmy, do podróżowania, do mikrowypraw. Pomysł na następny materiał. Ja kilka razy już wspomniałem na materiałach o mikrowyprawach, więc pomysłem na następnym będzie zrecenzowanie tej wspominanej przeze mnie książki Zawsze w biegu, zawsze w ruchu, że przeczytałem mikrowyprawy, troszkę mi to zmieniło podejście właśnie do formy spędzania wolnego czasu. Mam tą książkę, więc następna pogadanka, możliwe, że w tym miejscu jest bardzo fajne.
Będzie właśnie z tą książką, będzie to recenzja tej książki, będzie to pogadanka o tym, dlaczego w XXI wieku my jako Polacy, nie wiem co jak inne kraje, nie obchodzi mnie na zachód, oni już pewnie mają ten problem odpowiednio kilkadziesiąt lat wcześniej się pojawił. Dlaczego zapomnieliśmy jak się odpoczywa, dlaczego czas zaczęliśmy traktować ekonomicznie. W pracy jak najbardziej musimy być bardzo wydajni i w ogóle zoptymalizowani. I chyba zaczęliśmy to niestety przekładać też na czas wolny. Czas musi być wymyślony, zaplanowany, nie może być pustych przebiegów. Muszą być wszystkie punkty pozaliczane planu. A jak nie są, to mamy wrażenie, że marnujemy czas. A jeżeli są i zaliczamy te punkty z kolei, to przyjemność związana z odpoczynkiem tak naprawdę staje się obowiązkiem. Mamy następną listę do rzeczy do zrobienia. Więc następnym razem pogadamy sobie właśnie o książce Mikrowyprawy, jak można urlop zrobić sobie co tydzień praktycznie rzecz biorąc za nieduże pieniądze, jak to dobrze robi na głowę pod kątem, że naprawdę przez dwa dni wypoczynku w innym środowisku, różnym, wyjścia z strefy komfortu, nie wiemy gdzie pójdziemy, nie będziemy chodzili na tą samą plażę, nie będziemy chodzili na tą samą łąkę, idziemy gdzieś, gdzie nie byliśmy, w sposób jaki nigdy do tej pory nie robiliśmy, samochód zostawiamy w domu. Przygoda zaczyna się po wyjściu praktycznie z budynku, zatrzaśnięciu drzwi mieszkania, bo na dworzec nigdy piechotą nie szedłem, zawsze jeździłem samochodem wszędzie, a teraz nagle znajdujemy się na dworcu, trzeba się ogarnąć. Kilka lat temu właśnie pamiętam, ja nigdy koleją nie jeździłem, dopóki mnie ta fascynacja nie strzeliła. No to właśnie tak po ostatni raz jak w liceum gdzieś pociągiem, SKM-ku jechałem, a tutaj właśnie kurczę przyszła fascynacja, zainteresowałem się. Na chwilę obecną mam tysiące kilometrów zjeżdżone z 16 przesiadkami. 3 dni i w ogóle no, mega fajny sposób spędzania wolnego czasu ze względu na poznanie właśnie pojęcia mikrowypraw, właśnie sposobu na spędzanie wolnego czasu. To co, trzymajmy się, ja się będę trzymał, wy się trzymajcie, jest was coraz więcej, niesamowite właśnie, że jak wspomniałem, część miałem was okazję poznać, więc tym bardziej mi się fajnie widzi właśnie komentarze, włączenie się do dyskusji osób, które wiem, że fizycznie istnieją, bo się mieliśmy okazję spotkać. Trzymajcie się, do zobaczenia. Robimy stop na smartfonie.